Na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Warszawy przyjechali przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw. Wizyta odbyła się z okazji Dnia Samorządowca i była doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych inicjatyw. Nagrody przyznawano w kategorii Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów oraz Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Na zasłużonych samorządowców czekały również medale. Podczas spotkania prezydent podkreślał dużą rolę reformy samorządowej w kształtowaniu niepodległej Polski. Samorząd dzisiaj, tak jak wszyscy, ma swoje problemy, bardzo poważne. Że ma samorząd przed sobą wielkie wyzwania, wielkie zadania. W spotkaniu u prezydenta udział wzięło blisko 500 zaproszonych gości. Wśród nich znalazł się również starosta ostrucki Włodzimierz Brodiuk, który w Warszawie reprezentował nie tylko trzeci w Polsce powiat, ale kilka dni później brał udział w pierwszym kongresie klastrów polskich. W powiecie ostruckim działamy na rzecz lokalnego biznesu. W regionie bardzo, bardzo trudnym, bo są to przecież środowiska popegeerowskie. Jedne z najbiedniejszych w kraju, o dużej skali bezrobocia. Ale wiemy, że bez dobrych dróg żaden przedsiębiorca nie zdecyduje się na lokalizację swojej firmy. Wiemy o tym, że bez odpowiedniej infrastruktury turystycznej nie powstanie żaden hotel rozwijający turystykę. Wiemy o tym, że bez dobrych szkół nie będzie dobrych fachowców, którzy przyjdą do naszych lokalnych firm. Klastry to forma współpracy małych i średnich firm, które dzięki wspólnemu działaniu mogą konkurować z większymi podmiotami, często korzystając ze wsparcia ośrodków naukowych oraz samorządów. Klastry to także forma budowania zaufania wśród dotychczasowych konkurentów. Można jednocześnie konkurować, a jednocześnie się wspierać. Są takie obszary, zwłaszcza w obszarze wzrostu innowacyjności, badań i rozwoju, gdzie można się dzielić wspólnie zasobami. Tymi zasobami są zasoby naukowe, jest kapitał społeczny, kapitał intelektualny, jest infrastruktura badawcza. Wcale tego nie trzeba sobie nawzajem wyszarpywać. W przyszłości klastry dzięki nowemu unijnemu budżetowi mają się stać motorem napędzającym polską gospodarkę. Dlatego podczas kongresu rozmawiano na temat ułatwień systemowych oraz prawnych. W tej chwili zgłaszają się do mnie różne osoby z wieloma pomysłami, z jakimiś projektami do wykonania w przyszłości. Myślę, że jest to wszystko na najlepszej drodze i że ta przyszłość się jawi bardzo różowo. Pierwszy kongres klastrów polskich pokazał, że współpraca małych i średnich przedsiębiorstw przynosi już pierwsze sukcesy. Nadal jednak klastry borykają się z pewnymi problemami, które parlamentarzyści oraz samorządowcy muszą zlikwidować. Kacperek 7 lipca skończy 2 lata. Jak każdy chłopiec, uwielbia bawić się samochodami i spędzać czas ze swoimi rodzicami. Na pierwszy rzut oka wygląda na zdrowe dziecko. Niestety to tylko pozory. Chłopiec choruje na mukowiscydozę. Synek miał miesiąc. Od samego początku byliśmy pewni, że jest zdrowy. Urodził się jako zdrowe dziecko z 10 punktami. No i to wszystko trwało miesiąc. Nie chorował przez ten czas, nic, nie było żadnych objawów, tak? Po miesiącu dostaliśmy telefon z Instytutu Matki i Dziecka, że zapraszają nas na wykonanie testu potowego potwierdzającego mukowiscydozę. W pierwszej chwili nie wiedziałam w ogóle, co ta pani do mnie mówi, nie znałam tej choroby, nie słyszałam nic. Że chciałam, żeby mi powtórzyła, o co chodzi, no ale wyznaczyli termin, 10 sierpień, nie pamiętam, na którym mieliśmy się stawić. Mukowiscydoza dotyka wielu układów i narządów. Najwięcej problemów sprawiają zmiany chorobowe płuc, jelit, wątroby i trzustki. Choroba może mieć różne nasilenie i przebieg. Zdarza się, że objawy są na tyle niecharakterystyczne, że dziecko leczone jest z powodu innej, mylnie rozpoznanej choroby. My przeszliśmy szereg badań w pierwszym dniu, jak się stawiliśmy do Warszawy. Mieliśmy spotkanie z fizjoterapeutą, z genetykiem, z lekarzem prowadzącym, a także różne inne badania. To był taki jednodniowy pobyt w klinice. Tak, oni wszystko tłumaczyli. Jednak najbardziej mi dały rozmowy z innymi rodzicami chorych właśnie na mukowiscydozę.
oni się dzielili swoimi doświadczeniami, to już później jak wróciłam do domu, także od razu szukałam jakiejś pomocy. Rodzice chłopca wiedzieli, że zastosowanie odpowiedniego leczenia spowalnia rozwijanie tej nieuleczalnej choroby. Niestety małżeństwa z Niedzicy nie stać na tak drogie leki, dlatego nie mieli oporu w szukaniu pomocy u innych. W grę wchodziło życie ich synka. Pisałam w internecie, znalazłam fundację, która się zajmuje właśnie chorymi na mukowiscydozę. I tam zadzwonił do mnie ksiądz, który ma też chore dziecko, to jest ksiądz prawosławny. I on mi wszystko podpowiedział, wszystko po kolei, gdzie mam się zgłaszać, no do jakiej fundacji. Że jest jednak pomoc, tak? Że nie zostajemy sami sobie i mamy sobie radzić. Potem zapisałam się właśnie do Fundacji Mation, to jest Fundacja Pomocy Chorym i Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. I tam założono nam subkonto na ten 1% podatku. No i jak się dowiedzieliśmy w sierpniu, że on jest chory, tak od razu po nowym roku, jak się zaczął okres podatkowy, wydrukowaliśmy ulotki, dosyć szybko zaczęłam działać, ale mówię, to jest bardzo duża pomoc tych osób z fundacji. Ta kamizelka, która jest niezbędna do leczenia, kosztowała aż 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy ludzi i kilku fundacji udało się ją kupić w szybkim czasie. Narodowy Fundusz Zdrowia takiego sprzętu nie refunduje. Każdego dnia chłopiec musi przyjmować lekarstwa, a te są bardzo drogie. Jak na razie miesięczne leczenie kosztuje ponad 700 zł. Kwota ta będzie sukcesywnie wzrastać. Małżeństwo z Niedzicy postanowiło zachęcić inne osoby do zbierania plastikowych nakrętek. Dzięki ich sprzedaży kolejne pieniądze będą przekazywane na leczenie Kacperka. Szkoły chciały zbierać nakrętki i stwierdziliśmy, że będziemy zbierać te nakrętki na leczenie, dlatego że będzie potrzebne coraz więcej lekarstw, koszty będą rosły, a w przyszłości może być nawet potrzebny przeszczep płuc, który kosztuje 250 tysięcy euro. Także te pieniądze będą potrzebne cały czas i trzeba je po prostu zbierać. W przeciągu roku udało się zebrać 1,5 tony nakrętek, ale akcja wciąż trwa. Do niedzickich szkół można je wciąż przynosić. To jednak nie jedyna forma pomocy. Można także wpłacać pieniądze na konto. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z mamą chłopca pod numerem telefonu 518 961 716. Siódmego maja na placu przed kinem Narię odbył się pierwszy maraton czytelniczy w Morągu. W celu promowania literatury pięknej do akcji włączyli się również burmistrz miasta Tadeusz Sobierajski oraz inne ważne osoby odgrywające ważną rolę w życiu kulturalnym miasta. Zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Morągu oraz Biblioteka Miejska zorganizowały pierwszy maraton czytelniczy. Wszyscy mówimy o tym, że Polacy nie czytają, że nastąpił marazm w tym zakresie. W związku z tym chcemy przełamać tę niedobrą pasę. Zachęcamy do czytania i stąd pomysł na ucztę dla duszy i też dla ciała. Wiele osób uważa, że głośno czyta się tylko dzieciom. Tymczasem w głośnym czytaniu jest wielka magia. Interpretacja czytającego, jego emocje słyszalne w głosie, intonacji, dodają lekturze nową wartość. Stąd popularność na przykład audiobooków, a wcześniej słuchowisk radiowych, gromadzących przy odbiornikach całe rodziny. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna postanowiła zachęcić miłośników książek do głośnego czytania i dzielenia się w ten sposób swoimi ulubionymi lekturami. Na co dzień w bibliotece spotykamy się z wieloma osobami czytającymi i nie można powiedzieć, że ludzie nie czytają. Jeżeli chodzi o literaturę, którą wybraliśmy dzisiaj, wybraliśmy specjalnie literaturę bardzo różnorodną. Ta, która jest wypożyczana w naszej bibliotece. Są to powieści grozy, jest i satyra, jest i poezja szymborskiej. Są również powieści psychologiczne i filozoficzne. Czyli wszystko to, czego oczekujemy od biblioteki. Nauczyciele i pracownicy szkoły przekonywali, że warto organizować akcję, która będzie miała na celu zwiększenie czytelnictwa wśród nie tylko młodzieży, lecz również wśród wszystkich grup społecznych. Chodzi o to, żeby
troszeczkę rozwinąć i zachęcić ludzi do czytania i że pokazać można, że każdy może czytać, że nie tylko intelektualiści, ludzie jacyś wykształceni, ale każdy po prostu, który gdzieś tu w pobliżu pracuje, gdzieś tu się uczy, coś tam fajnego robi, każdy może czytać. Tak jak była kiedyś piosenka, że każdy może śpiewać, tak samo każdy może czytać. Dodatkową atrakcją pierwszego maratonu czytelniczego był kiermasz książek za symboliczną złotówkę. Każdy morążanin mógł zakupić wybraną przez siebie powieść skierowaną dla odbiorcy dorosłego lub dziecka. Miłą atrakcją okazał się również poczęstunek w postaci grochówki dla zaproszonych gości oraz przychodniów. Ostródzki Zamek po raz kolejny był miejscem, w którym zaprezentowane zostały młode muzyczne talenty. 27 maja odbył się koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Ostródzie. Dyrektor szkoły, Jolanta Niegowska, zadbała o to, aby występy podopiecznych zachwyciły zgromadzonych. Uroczystość rozpoczęła się od występu absolwentki szkoły, Magdaleny Banasiuk, która wykonała utwór List do Matki, nawiązując przy tym do święta, które miało miejsce dzień wcześniej. Kolejne występy najmłodszych słuchacze również oglądali z zaciekawieniem, a rodzice nawet z przysłowiową łezką w oku. W końcu dzieci mogły pokazać to, czemu poświęcały wiele godzin. Popisy najmłodszych zostały docenione oklaskami zgromadzonych gości, którzy z pewnością będą brali udział w kolejnych koncertach. Młodym muzykom gratulujemy występów i życzymy cierpliwości w szlifowaniu swoich umiejętności. Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy. Według tego przysłowia mieszkańcy Kamionki koło Nidzicy mogą więc być spokojni. Od kilku lat regularnie na wiosnę przylatują tu bociany, które są jedną z atrakcji w gancarskiej wiosce. 31 maja obchodziliśmy Dzień Bociana Białego. O tym dniu jednak mało kto pamiętał, a i same bociany były kapryśne i nie chciały pozować do kamery. Grupka dzieci zwiedzających gancarską wioskę zdążyła się im jednak dokładnie przyjrzeć. Bocian białe, pióra czarne, biało-czarne. A widziałaś kiedyś bociana, jak on jeszcze wygląda? Widziałam, kiedy jechaliśmy prosto tutaj. Widziałam, kiedy ono dłubało sobie z skrzydła pióra i karmiła dzieci. Branda tak ma duży dziób i siedzi na takim szanie na górze koło lampy. Jest biały, pływa po wodzie i ma długi dziób pomarańczowy. Kamionce, czujne oko kamery, śledzi poczynania bocianów przez 24 godziny na dobę. W gancarskiej wiosce chyba wszyscy są szczęśliwi, bo bocian w naszej kulturze jest symbolem szczęścia i płodności, a wszystkim kojarzy się przede wszystkim z nadejściem wiosny. Festiwale, koncerty, warsztaty taneczne i święta uliczne. Pierwszy wakacyjny miesiąc pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie będzie obfitował wiele artystycznych atrakcji. Już pierwszy weekend czerwca odbędą się warsztaty otwartej sceny tańca, które poprowadzi znana tancerka Viola Fiuk. W sali kameralnej pod amfiteatrem przedstawi także swój spektakl The Great Dictator. Warsztaty rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 19. 12 czerwca o godzinie 19 salę kameralną wypełnią rytmy swobodnego jazzu w wykonaniu Sing Sing Penelope. Zespół ten powstał z inicjatywy cenionych muzyków polskich i europejskich. Jest uznawany za jedną z najważniejszych grup jazzowych w Polsce. Koncert wpisuje się w cykl muzycznych inhalacji organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Druga połowa miesiąca to święta olsztyńskich ulic. W niedzielę 16 czerwca obchodzone będzie czwarte święto jednej z najpiękniejszych olsztyńskich ulic, ulicy Dąbrowszczaków. Stanie się ona ponownie miejscem zabaw, pikników, występów artystycznych i innych atrakcji dla całej rodziny. 6 dni później, w sobotę 22 czerwca, swoje święto natomiast będzie obchodzić ulica Wilczyńskiego. Na uczestników czekać będą koncerty, konkursy, pokazy i inne atrakcje. W czerwcu nastąpi także inauguracja letniej sesji śmiechoterapii. 19 czerwca w amfiteatrze imienia Czesława Niemena wystąpi jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów – kabaret moralnego niepokoju. Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Przemysław Borkowski, Rafał Zbieć i od niedawna także popularna aktorka Magdalena Sturzyńska-Brauer zaprezentują się olsztyńskiej publiczności w zupełnie nowej odsłonie. Szczegółowe informacje, program imprez Miejskiego Ośrodka Kultury, a także Olsztyńskiego Lata Artystycznego dostępne są na stronach www.mok.olsztyn.com.
www.olsztyńskielatoartystyczne.pl oraz www.olsztyńskielatoartystyczne.pl. Powoli ligowe zmagania dobiegają końca. Ciekawie jest na szczeblu trzeciej ligi, gdzie kilka zespołów walczy o utrzymanie, a różnice punktowe w ligowej tabeli są niewielkie. W 27. kolejce spotkań Sokół Ostróda na wyjeździe przegrał z liderem tabeli Olimpią Zambrów. Gospodarze wygrali aż 5-0. W Zambrowie byliśmy zespołem słabszym, trzeba przyznać, to był bardzo dobry zespół, jest liderem w tej chwili. Ale tam nieszczęśliwie się stało, bo w 10, 11 minucie straciliśmy dwie bramki, minuta po minucie, i to tak pociął chłopakom skrzydła do gry, że już mu nie było ciężko się podnieść, a już kolejne bramki to konsekwencja tych dwóch pierwszych. Tym bardziej, że znowu skład był bardzo eksperymentalny. No, trener robi cuda, to co mamy na ławce, to tym możemy grać. Nie mamy zbyt dużej ławki. 1 czerwca podopieczni Czesława Żukowskiego zmierzyli się z drużyną z Bielska Podlaskiego, która przed tym spotkaniem zgromadziła 4 punkty mniej niż ostrucki zespół. Początek meczu należał do piłkarzy Sokoła. Świetną okazję zmarnował Przemysław Płoszczuk. Później gra była wyrównana, a goście również mogli zdobyć bramkę. Piłkę z linii bramkowej wybił Paweł Sędrowski. Druga połowa spotkania to niewykorzystane sytuacje obu zespołów. Kibice zgromadzeni na stadionie bramek jednak nie zobaczyli. Byli za to świadkami niemocy strzeleckiej piłkarzy. No na pewno szkoda przede wszystkim tej pierwszej połowy, bo myślę, że całkiem dobrze wyglądała dzisiaj nasza gra. No myślę, że nawet do 60 minuty, no później troszeczkę pewnie pogoda dała się we znaki i tempo spadło, ale tak właśnie tej pierwszej połowy najbardziej szkoda, bo były sytuacje, żeby strzelić bramki. Pewnie trzeba by było lepiej nastawić celownik, ponieważ sytuacje były naprawdę dobre i pewnie troszeczkę spokoju przy tych sytuacjach i moglibyśmy spokojnie ten mecz wygrać, a tak do końca nerwówka i 0-0. Po raz trzeci tej wiosny zespół z Ostródy zremisował na własnym obiekcie. Kontuzję leczy wciąż Bogdan Miłkowski, a inni zawodnicy mają problemy ze zdobywaniem bramek. Ten następny mecz bez zdobytej bramki. Jedynym usprawiedliwieniem, bo jestem tak mocno zdenerwowany, jedynym usprawiedliwieniem jest to, że my gramy praktycznie od kilku meczów w różnych ustawieniach. No, mamy sporo kontuzji, mieliśmy sporo kartek, to też wpływa na grę. Poza tym myślę też, że to był taki mecz bardzo ważny, bo to był mecz dla nas za 6 punktów. Gdybyśmy go wygrali, to myślę, mielibyśmy już spokojny byt w trzeciej lidze. A tak to pozostałe mecze musimy gdzieś jeszcze punktów szukać. Sokół po tym spotkaniu zajmuje 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 40 punktów. Najbliższy mecz podopieczni Czesława Żukowskiego zagrają w Ostródzie 5 czerwca. Początek meczu z granicą Kętrzyn o godzinie 18:00.